Na Puls Dnia zaprasza Ewelina Dernoga. Jest środa, 27 października, czas na Puls Dnia. Zobaczmy, co przed nami w programie. Poznański minister w mailach ministra Dworczyka. My informacji, które pojawiają się w tych kanałach, nie będziemy komentować. Wyżej, tam, na samej górze. Akcja strażaków na Starym Rynku. Pożar wieży poznańskiego ratusza. Zrealizowaliśmy cel ćwiczeń, także jesteśmy zadowoleni. Mamy nadzieję, że na ćwiczeniach to się skończy, że nigdy nie będzie trzeba tego w praktyce. Jak dojechać na cmentarz? Pierwsze zmiany już nastąpiły w poprzedni weekend, ale w ten oczywiście kontynuujemy. I gorzej się poruszać samochodem niż tramwajem. Czy wiceminister spraw zagranicznych z Poznania jest wystarczająco godny zaufania? Między innymi o tym mieli dyskutować w mailach szef kancelarii premiera i jego podwładni przed rekonstrukcją rządu. Tak wynikałoby z najnowszych wiadomości pochodzących podobno ze skrzynki Michała Dworczyka. Rząd konsekwentnie nie komentuje tej sprawy. Tak samo wiceminister Szymon Szynkowski-Welsenk, bo to właśnie jego nazwisko pojawiło się w domniemanej korespondencji. O szczegółach Seweryn Lipoński. Mamy poznański wątek w głośnej sprawie maili, które miały wyciec ze skrzynki szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Hakerzy od paru miesięcy zamieszczają w internecie kolejne domniemane wiadomości. Tym razem pojawiło się w nich nazwisko Szymona Szynkowskiego-Welsenk, wiceministra spraw zagranicznych i zarazem poznańskiego posła Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o maila, którego minister Dworczyk miał otrzymać od swojej podwładnej, szefowej jednego z departamentów w kancelarii premiera. Było to we wrześniu zeszłego roku, a więc tuż przed rekonstrukcją rządu. Do maila dołączona była lista wiceministrów z różnych resortów. Część z nich oznaczono na zielono, jako zaufanych. Jednak z dalszej korespondencji wynika, że Dworczyk miał wyrazić wątpliwości co do kilkorga z nich. I w tym gronie znalazł się m.in. właśnie wiceminister Szynkowski-Welsenk. Szef kancelarii premiera miał stwierdzić, że nie wie, jaki był dobór osób zaznaczonych na zielono i że sześć takich osób, tu cytat, poddałby pogłębionej analizie i namysłowi. Oczywiście są to bardzo fajni i porządni ludzie, natomiast za mało ich znam, aby wypowiedzieć się ze stuprocentową pewnością. Z ministrem Dworczykiem miał się zgodzić rzecznik rządu Piotr Müller, którego domniemana wiadomość również znalazła się wśród najnowszych maili ujawnionych przez hakerów. Z ich treści wynika, że Müller miał zasugerować, aby ludzi, co do których są wątpliwości, zaznaczyć na żółto. Wiceminister Szynkowski-Welsenk ostatecznie po rekonstrukcji rządu zachował stanowisko. Dziś nie chciał komentować sprawy. W SMS-ie napisał nam, że jest w Tallinie, stolicy Estonii, gdzie rozmawia m.in. o rosyjskich działaniach hybrydowych i zasugerował, że wyciek domniemanych maili to również takie działanie, w którym on sam nie zamierza uczestniczyć. Także inni politycy partii rządzącej od tygodni przekonują, że za wszystkim stoją rosyjskie służby, a premier, rzecznik rządu oraz sam minister Dworczyk konsekwentnie nie chcą komentować sprawy. My informacji, które pojawiają się w tych kanałach, nie będziemy komentować, ponieważ one są przedmiotem walki dezinformacyjnej. Szymon Szynkowski-Welsenk jest w rządzie od ponad 3 lat. Polityczną karierę zaczynał jako asystent europosłów PiS. Działał też w poznańskiej Radzie Miasta, gdzie przez pewien czas był szefem klubu radnych PiS i liderem opozycji. Dał się poznać jako ostry recenzent polityki najpierw prezydenta Ryszarda Grobelnego, a później także Jacka Jaśkowiaka. W wyborach w 2015 roku został posłem, a kilka lat później wiceministrem spraw zagranicznych. Z ramienia rządu organizował m.in. szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu. Po kolejnych wyborach i po rekonstrukcji rządu zachował stanowisko do dziś, choć w międzyczasie zmienił mu się przełożony, kiedy ministra Jacka Czaputowicza zastąpił obecny szef dyplomacji Zbigniew Rau. Seweryn Lipoński, Puls Dnia. Pozostajemy w tematach politycznych, z tym, że z polityki ogólnopolskiej przenosimy się do tej bardziej lokalnej, bo mamy zmiany osobowe w Radzie Miasta Poznania, a to wszystko ze sprawą tego, że członek Koalicji Obywatelskiej Konrad Zaradny nie jest już miejskim radnym. 29-latek został dyrektorem największego zespołu miejskich przychodni, Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.
Konrad Zaradny złożył już mandat miejskiego radnego, a komisarz wyborczy ostatecznie wygasił ten mandat przedwczoraj. Radni w świetle prawa nie mogą bowiem łączyć swoich mandatów z pracą w jednostkach podlegających samorządowi. Zaradny we wrześniu w drodze konkursu został wybrany przez władze miasta na stanowisko dyrektora POSUM. Stało się to po tym, jak władze Poznania nie przedłużyły kadencji Krzysztofowi Albińskiemu, który miał wyprowadzić POSUM z finansowych tarapatów, a te zaczęły być publicznie komentowane 3 lata temu, kiedy to wybuchł skandal, a miasto oskarżyło ówczesnego dyrektora POSUM Piotra Nycza, jednocześnie także działacza Platformy Obywatelskiej, o działanie na szkodę przychodni i zawiadomiło o tej sprawie CBA. Po śmierci Piotra Nycza postępowanie zostało umorzone. Teraz sprawami długów POSUM ma zająć się były szef młodzieżówki Platformy Obywatelskiej, a miejsce Konrada Zaradnego w Radzie Miasta zajmie ta osoba, która w wyborach uzyskała zaraz po nim najlepszy wynik, czyli Artur Gorwa z Nowoczesnej. Konferencja dotycząca przyszłości finansów, polityki i nowych technologii odbywa się w Poznaniu. Dziś na poznańskich targach ruszył Impact 21. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Paula Borowska. Paulo, powiedz proszę, kogo było można dziś zobaczyć i posłuchać na tej właśnie konferencji? Dobry wieczór. Dziś na konferencji naprawdę wiele osób, ważnych osób, ale chyba takim szczególnym gościem była Hillary Clinton, była sekretarz stanu, która dziś rano miała swoje przemówienie. Tutaj niestety mimo tego, że to wydarzenie Impact 21 odbywa się częściowo też zdalnie, odbywa się hybrydowo, to akurat jeżeli chodzi o wystąpienie Hillary Clinton, było można obejrzeć je tylko na żywo w środku Centrum Kongresowego na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Sama Hillary Clinton miała swoje wystąpienie dotyczące między innymi Rosji, mówiąc tutaj o tym, że Rosja bardzo agresywnie zaburza rządy demokratyczne innych państw. Hillary Clinton mówiła także o tym, że ma nadzieję, że uda nam się uniezależnić energetycznie od Rosji, ale także dziś na targach pojawił się premier Mateusz Morawiecki. On z kolei nawiązywał do rzeczywistości po-covidowej. Mówił, jak tutaj należałoby nasze państwo odbudować, na co należałoby zwrócić uwagę. I posłuchajmy właśnie fragmentu jego wystąpienia. Wyrwać nas z tego impasu, z tego po-covidowego świata nie może stara doktryna neoliberalna, tylko właśnie połączenie siły rynku, siły kreatywności, innowacyjności, ale jednocześnie też zwinne państwo. Państwo, które ma szansę stworzyć najlepsze ramy do prowadzenia biznesu. Państwo, które jednocześnie przyciąga talenty, które przyciąga z zagranicy ludzi. I dlatego jak analizuję to, co się dzieje wokół nas, to jednym z elementów, który sprawia mi największą radość, jest fakt, że do Polski przez ostatnie 3 lata wróciło 300 tysięcy ludzi. Dziś na targach nie tylko ważne osobistości ze świata polityki, ale także przedstawiciele zagranicznych firm, osoby ze świata biznesu, nauki, nowych technologii. A to wszystko dlatego, że właśnie na Impact 21 podczas tej dwudniowej konferencji wystąpi aż 400 speakerów. Będą oni poruszać różne tematy wokół 16 obszarów tematycznych. Tutaj jeżeli chodzi o te tematy, o te obszary tematyczne, to między innymi mobilność, zielona ekonomia, zdrowie, sport, równość płci, ale także pojawi się na przykład temat fake newsów i tego, czy covidowa rzeczywistość zmusiła firmy do tego, żeby walczyć z fake newsami, więc ta tematyka jest naprawdę bardzo różnorodna, dotycząca i świata biznesu, nowych technologii, właściwie wszystkiego, co dotyczy współczesności, więc to bardzo obszerna konferencja, jeżeli chodzi właśnie o ten zakres tematyczny, ale co warto podkreślić, dzisiejszy dzień konferencji za nami, ale jutro także Impact 21 kontynuuje te wystąpienia i jutro ma pojawić się na targach m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski.
A te wszystkie informacje przygotowała dla Państwa Paula Borowska. Znów padł rekord zakażeń koronawirusem. Dzisiaj ponad 8 tysięcy przypadków zakażeń. W Pulsie Dnia czas na najnowszy koronawirus raport. Dokładnie 8361 nowych przypadków zakażeń w kraju to rekord czwartej fali. W Wielkopolsce również odnotowano wzrost zakażeń. Ostatniej doby potwierdzono tu 411 nowych przypadków. W Poznaniu 133 i w powiecie poznańskim 84. 133 kolejne osoby zmarły, w tym dwie zmarły w Wielkopolsce. Przez awarię rządowego systemu nie ma jednak informacji o liczbie osób w pełni zaszczepionych. A na temat szczepień rozmawialiśmy także z rzeczniczką wielkopolskiego NFZ-u Martą Żbikowską-Cieśla. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy. Sam Poznań i Poznań Poznański mają powyżej, jeśli chodzi o Poznań, to jest 67%, powiat poznański 60% osób zaszczepionych, to im dalej, można powiedzieć, od Poznania, tym gorzej. I te powiaty na skraju Wielkopolski, one już są wyszczepione słabo, bo na przykład powiat kaliski to jest 43%, powiat ostrzeszowski czy kolski to jest po 45%, ale też są gminy, które od początku, od jakiegoś czasu, od marca, pozostają na takim, na bardzo podobnym poziomie szczepień. Tam po prostu od kilku miesięcy nie szczepią się kolejni mieszkańcy. Zatrzymali się na poziomie takim 30-33%. Palił się już nieraz i oby jednak nigdy więcej. Ratusz najcenniejszy poznański zabytek, a dziś strażacy wygrali w nim walkę z żywiołem. Z tym, że nie była to prawdziwa akcja ratunkowa, a jedynie ćwiczenia. Mimo wszystko widok wozów na sygnale na rynku, szybka ewakuacja pracowników i strumienie wody kierowane na ściany ratusza nie uszły uwadze przechodniów. A testy sprawności służb w takich budynkach są wyjątkowo potrzebne i takim właśnie testom przyglądał się Seweryn Lipoński. Było krótko po 9:30, gdy nad wieżą ratusza pojawił się dym, a po chwili na rynku zjawili się strażacy. Na skutek prowadzonych prac remontowych doszło do zapruszenia ognia, doszło do zapalenia i powstania oczywiście ognia. Pracownik wykonujący prace budowlane chciał ugasić ten pożar. Ale podtruł się dymem i zemdlał. Trzeba było więc działać błyskawicznie. Ewakuacja pracowników, pytania i wskazówki, kto właściwie został na górze. Czyli to z zegarem? Wyżej. Tam, na samej górze. To są dwie osoby, z którymi nie ma kontaktu. I zaraz potem szybka akcja ratunkowa. Strażacy ruszyli uwolnić człowieka z wieży i jednocześnie ugasić pożar. Ale spokojnie, to tylko ćwiczenia. Pokazują nam możliwości taktyczne drabin, które tutaj mamy na miejscu. Ilość strażaków, no i zadysponowanych sił i środków. Mamy nadzieję, że na ćwiczeniach to się skończy, że nigdy nie będzie trzeba tego w praktyce doświadczyć. Bo dziś ratuszowi tak naprawdę nic nie groziło. Pożar był tylko pozorowany, podobnie jak cała akcja ratunkowa. Ale wiele elementów było autentycznych, łącznie z wodą, której strumienie strażacy skierowali na ściany ratusza. Tak, teraz jest okej! A dowódcy akcji cały czas towarzyszył administrator ratusza, który przekazywał mu ważne informacje. Ilość osób poszkodowanych, miejsce pożaru, także to, co wcześniej powiedziałem, czyli te ciągi komunikacyjne, które mogą być niebezpieczne, schody drewniane. Pracownika, który zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń utknął na ratuszowej wieży, udało się uwolnić. Strażacy wynieśli go na noszach i udzielili pierwszej pomocy. Całej akcji, obok wielu gapiów nie do końca świadomych sytuacji, przyglądał się też dyrektor Muzeum Narodowego, którego oddział, Muzeum Historii Miasta Poznania, mieści się właśnie w ratuszu. Rozmawiał też z pracownikami. Zadawali sobie pytanie, bo wychodzili jednak dosyć spokojnie, ale zastanawiali się, co gdyby przyszło, co do czego, co by brali w te ręce, co byłoby najcenniejsze do wynoszenia. Dlatego pracownicy przekazali strażakom, co cennego znajduje się w ratuszu i co warto ratować w pierwszej kolejności. Zrozumiałem, ugaszone
Z tym, że priorytetem podczas akcji ratunkowej zawsze pozostają oczywiście sami ludzie. Dziś akcja pozorowanego gaszenia ratusza trwała nieco ponad pół godziny. Na chwilę obecną ćwiczenia zostały zakończone, czyli osoba została odnaleziona, pracownik został ewakuowany na zewnątrz. Pożar symulowany oczywiście został ugaszony, teraz przyjdzie czas na wyciągnięcie wniosków. Czyli strażacy przeanalizują, co było dobrze, a co można poprawić. W razie gdyby kiedyś odpukać, naprawdę doszło do takiego pożaru. Seweryn Lipoński, Puls Dnia. Polski Ład, prezent dla samorządów, czy jednak może obciążenie? Spór na ten temat toczyli dzisiaj na naszej antenie starosta poznański Jan Grabkowski i radny powiatowy PiS Filip Żelazny. Ta najniższa stawka podatkowa to będzie 30 tysięcy złotych, że będzie obniżona, będzie zwiększona drugi próg podatkowy. No ale znowu z drugiej strony 9% stawka zdrowotna będzie podniesiona. Znaczy będzie podnieść, będzie, nie będzie obniżki. Więc do tego my jako samorządy nie mamy dochodów z VAT-u, a generalnie inwestując na naszych drogach czy gdziekolwiek płacimy 23% VAT-u, które w całości pochłania rząd. W związku z tym Polski Ład to będzie tak, że rząd nam zabierze, będzie miał, praktycznie sam będzie bez strat, a my będziemy czekać, aż łaskawie nam ktoś coś da, żebyśmy mogli zbudować. To tak jakby pani pracodawca powiedział, że okej, od jutra płacę pani pół pensji i pani będzie dysponowała tym pół pensji, a za te drugie pół to ja będę pani może dawał, może nie dawał jakieś tam wartości, ale będę wskazywał, na co pani może to wydać. W wielu płaszczyznach się rzeczywiście nie zgadzamy, czego najlepszym potwierdzeniem była chociażby dzisiejsza dyskusja na temat zupełnie kuriozalnych pieniędzy, które miasto Poznań swoją drogą, ale i powiat poznański chce wydać 100 tysięcy złotych na koncert na rzecz czy w obronie demokracji. I to są środki, które są zupełnie kuriozalne, biorąc pod uwagę program tych obchodów, więc my na wielu frontach rzeczywiście się nie zgadzamy. Ale to w żadnym razie nie stoi w sprzeczności z tym, że my zabiegamy o środki finansowe dla wszystkich gmin. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie gminy powiatu poznańskiego i powiat poznański właściwie bez wyjątku środki otrzymują. No a naprawdę trzeba przyznać, że nie są to samorządy, które są delikatnie rzecz ujmując, ja mówię o samych włodarzy, wójtów i burmistrzów, szczególnie pozytywnie nastawieni do Prawa i Sprawiedliwości, co w żadnym razie nie przeszkadza zabieganiu o te środki, sam to czynię. Środa przyniosła sporo chmur i mało chwil ze słońcem. Czy podczas najbliższych godzin możemy liczyć na więcej pogodnego nieba? O tym już teraz Zofia Papież. Dobry wieczór Państwu. Środa upłynęła pod znakiem dużej ilości chmur. Zachmurzenie duże i całkowite towarzyszyło nam nie tylko w Poznaniu, ale w każdej wielkopolskiej miejscowości. Zatem już teraz wspólnie sprawdźmy, jaka pogoda będzie nas czekać podczas tych najbliższych godzin w stolicy naszego regionu. Zacznijmy od nadchodzącej nocy, która w Poznaniu zapowiada się pogodnie, z zachmurzeniem dużym i bez opadów deszczu. Temperatura spadnie do 7 stopni Celsjusza. Nad ranem duża ilość chmur, ale z każdą kolejną godziną będzie się wypogadzać i także w drugiej części dnia spodziewamy się już bezchmurnego nieba przy pięknie świecącym słońcu. I ta pogodna aura utrzyma się już do końca czwartku. Na termometrach nad ranem 7 i 8 stopni Celsjusza. W południe wzrost do 13, maksymalnie 15 stopni. Taka wartość w godzinach popołudniowych to będzie maksimum tego dnia. Wieczorem spadek temperatury do 11, następnie 9 stopni Celsjusza. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z kierunków południowo-zachodnich nie powinien nam przeszkadzać. Zatem sprawdźmy, jak upłyną 3 kolejne październiki. Dni w stolicy Wielkopolski. W piątek czeka nas zachmurzenie umiarkowane, bardzo pogodny dzień przed nami. Natomiast w sobotę zachmurzenie małe, a w niedzielę pięknie świecące słońce przy bezchmurnym niebie. Na termometrach w piątek minimalnie 5, maksymalnie 14 stopni Celsjusza. I z dnia na dzień temperatura będzie powoli, ale systematycznie rosnąć. W sobotę od 6 do 15, natomiast niedziela przyniesie maksymalnie 16 stopni, w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z kierunków południowych, a w drugi dzień weekendu 1014 hektopaskali i ciśnienie będzie się wahać. Więcej informacji pogodowych mam dla Państwa w dzisiejszych pełnych odsłonach serwisu Meteo, na które serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.
Rozpoczął się już sezon grzewczy, a to oznacza również kontrole przeprowadzane przez strażników ze Straży Miejskiej w poznańskich domach, żeby sprawdzić, czym palą w piecach poznaniacy. I właśnie o tym piszemy na naszym portalu wtk.pl. Strażnicy miejscy z ekopatrolu sprawdzają, czym dogrzewają swoje domy poznaniacy. Od początku września przeprowadzili 84 takie kontrole i posypały się mandaty. Municypalni sprawdzali między innymi jedną ze stolarni na poznańskim Piątkowie, o co poprosili sami mieszkańcy. Zanim zdecydujemy się wrzucić do pieca śmieci, płyty wiórowe, kolorowe gazety, tworzywa sztuczne, impregnowane drewno i tym podobne, zastanówmy się, jaki ma to wpływ na środowisko, które jest w ten sposób zatruwane, a przede wszystkim na to, czym będziemy oddychać. O to właśnie apelują strażnicy miejscy. My się do tego apelu przyłączamy, a ja także zachęcam Państwa do odwiedzenia naszego portalu wtk.pl, bo tam ten news właśnie rozszerzony, ale także wiele innych ciekawych informacji zarówno z Poznania, jak i z całego regionu. Spore zmiany drogowe wokół cmentarzy szykują się z okazji 1 listopada. Władze miasta i policja apelują, by korzystać z komunikacji miejskiej. Tramwaje będą kursować częściej i, jak twierdzą urzędnicy, w niektórych miejscach będą się pojawiać średnio co 3 minuty. O szczegółach Jakub Szustakowski. Wiadomo, że Poznań jest teraz zagęszczony i gorzej się poruszać samochodem niż tramwajem. To zagęszczenie z jeszcze większą siłą pojawi się w czasie Wszystkich Świętych. Dlatego władze miasta zarządziły zmiany w organizacji ruchu, które wejdą w życie już w najbliższy weekend. Już w sobotę część tramwajów, jak 1, 6 czy 16, będą kursować co 10 minut. Władze uruchomią także na ten czas dodatkowe linie. Na linii numer 41 będziemy mogli dojechać z Unikowa do Miłostowa przez Górny Taras Rataj. Na linii numer 42 dojedziemy z Osiedla Sobieskiego, czyli z obszaru Piątkowa, z Winograd, także centrum na Miłostowo. Tak jak tramwaje, również niektóre autobusy będą jechać częściej. Tak będzie chociażby z liniami numer 177 i 160. Pojawi się też linia dodatkowa, 133. Na tej linii autobus będzie kursował z Ronda Śródka w rejon cmentarza Miłostowskiego od strony ulicy Gnieźnieńskiej i z powrotem na Miłostowo. A zapotrzebowanie jest. Większość spytanych przez nas mieszkańców zadeklarowała, że tu, na oddalony od centrum cmentarz na Miłostowie, uda się właśnie komunikacją miejską. Miłostowa i do... na Górczyn tak samo jest dobrze dojechać. No, częściowo samochodem, bo jesteśmy spoza Poznania, a częściowo naturalnie tramwajem. Tramwaje konkretnie do miejsca, do którego możemy dotrzeć, na Miłostowo i Unikowo, bo tu w tych dwóch cmentarzach, na tych dwóch cmentarzach mamy groby. Tych, którzy będą chcieli jednak udać się na cmentarz samochodem, również obejmą zmiany. Te wiążą się z ograniczeniami prędkości. Mają zapewnić większą liczbę miejsc parkingowych przy nekropoliach. Ulica Warszawska będzie zmierzona do jednego pasa w obu kierunkach, w stronę węzła Antoninek i tam właśnie w okolicach cmentarza będzie można pozostawić pojazd w pasie rozdziału. Kierowcy dojeżdżający na cmentarze będą mogli liczyć na informacyjne wsparcie naszej redakcji. 1 listopada na naszej antenie od godziny 7 będziemy dla Państwa relacjonować sytuację drogową wokół poznańskich nekropolii. Jakub Szustakowski, Puls Dnia. A przy moim boku już gospodarz wieczoru WTK, Bartosz Bartkowiak, który wie, co w trawie piszczy i wie, co piszczy w magicznym lesie. Tak jest, dokładnie będzie piszczało jutro, bo jutro jesteśmy zaproszeni na premierowy spacer do Parku Luminacji, który powstał w ogrodzie dendrologicznym. Ten ogród będzie otwarty w najbliższy weekend, ale jutro premierowy spacer. Dokładnie w tym magicznym lesie, bo tak się nazywa ta atrakcja, czeka nas ponad kilometrowy spacer w kompleksie iluminacji. Oprócz muzyki zwiedzający mają też usłyszeć botaniczne opowieści. Wielkie otwarcie Parku Iluminacji zaplanowano na ostatni weekend października, no ale my
najprawdopodobniej jutro już tam będziemy. Przekonamy się jutro, drodzy Państwo. I jutro także Wielkopolska Gala Sportu Akademickiego. Dokładnie tak. Dowiemy się, kto został wyróżniony, kto jest najlepszym sportsmenem, sportsmenką w Wielkopolsce, dokładnie w sporcie akademickim. To już jutro o godzinie 19:30. Uroczyste podsumowanie akademickich mistrzostw Poznania i Wielkopolski oraz ogłoszenie wyników tej rywalizacji. W 41 sportowych konkurencjach zespołowych rywalizowały reprezentacje 21 uczelni z 5 miast naszego województwa. To około 3000 studentek i studentów. Jutro więc okaże się, kto został wyróżniony. Oprócz osób, także i uczelnie. A że sport to zdrowie, o zdrowiu będziemy jutro także rozmawiać w programie Otwarta Antena, chociaż troszeczkę z innej perspektywy. Tak, będzie o zdrowiu, ale nie o tym, że w zdrowym ciele zdrowy duch, ale o tym, że czwarta fala pandemii się rozpędza, o tym, w jaki sposób przekonać tych nieprzekonanych do zaszczepienia, do drugiej, ale też i do trzeciej dawki szczepionki. Co ze szczepieniem dzieci? Jakie scenariusze eksperci przewidują na tę czwartą falę pandemii? No, generalnie, drodzy Państwo, jest o czym rozmawiać. Rośnie przede wszystkim lawinowo liczba chorych. O tym jutro będziemy rozmawiali w Otwartej Antenie o godzinie 20:30. W Otwartej Antenie, którą będę miała przyjemność dla Państwa poprowadzić, a w tym wydaniu Pulsu Dnia to już wszystkie informacje, które razem z całym zespołem dla Państwa przygotowaliśmy. Ja serdecznie dziękuję za Państwa obecność, dziękuję także Tobie, Bartku. Dziękuję. I życzymy dobrego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Dobranoc.